Parę osób tych akt szukało w urzędzie, który się kiedyś nazywał Urzędem Gałka, czyli no, Urzędem do Spraw Badania Krztazji, i ich nie znalazło. Także tutaj ja w ogóle nie wiem, skąd się ta informacja wzięła z pseudonimem Oskar, który miał być przypisany Donaldowi Tuskowi. Ja osobiście nie szukałem tych informacji, ale powiem też od razu, że Niemcy, mimo całego swojego porządku w papierach, jeżeli chodzi o udostępnianie archiwaliów Polakom, są, tak sobie powiem, przyjaźni, tak? Czyli są w ogóle nieprzyjaźni. I być może te dokumenty są ukrywane, natomiast ja też próbowałem, poprosiłem moich niemieckich kolegów, żeby przeciągnęli mi Tuska przez archiwum Stasi, tam nic nie wyskakuje, myślę, że mnie nie okłamali. A drugie pytanie, przepraszam, jakie było? A Rasiu, no, wie pan, ja jestem przekonany, ponieważ się nagrywa, to nie będę mówił, że jestem w 100% przekonany. Moje podejrzenia graniczą z pewnością, że jest to organizacja, która jest wspomagana również z zewnątrz. Tak powiem, bo tyle mogę obronić w sądzie. I tak samo zresztą podejrzewam, że KOT jest również wspomagany nie tylko poprzez krajowe ośrodki, tak to nazwijmy.